www.radiofilm.pl. Wejdź i znajdź coś dla siebie. Dobra, jesteśmy w klubie Prozak 2.0, w którym już niedługo, bo za parę godzin wystąpi Natalia Zamilska, która jest ze mną. Cześć. Cześć. Dobra, to powiedz mi, grałaś tu wcześniej, byłaś w Prozaku, występowałaś w tym miejscu dokładnie? Nie, w Prozaku jestem pierwszy raz i to jest mój chyba trzeci koncert z tego co pamiętam w Krakowie. Ostatnio grałam Silent Disco na Wiankach i było super i było tak świetnie i tak długo grałam, że już zrobiłam nowy numer podobno na sam koniec już. Tak mi się dobrze grało. I robiłaś foteczki z publicznością, chyba to się nieczęsto zdarza. Wtedy nie. Robiłaś, pamiętam, bo byłem pod sceną. O, proszę. No to robiłam, ale to się często zdarza. Tak. Ostatnio coraz częściej. Tak, na szczęście ostatnio coraz częściej. Tak, myślę, że w ogóle te ostatnie koncerty promujące nową płytę Andeń są naprawdę, myślałam, że już wcześniejsze koncerty były żywiołowe, ale to, co się dzieje ostatnio pod sceną, jest po prostu fenomenalne. I mam świetną publiczność. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Słyszałam, że się bilety sprzedały. Super. Wszystkie się sprzedały. A dzisiaj będziemy tańczyć, czy raczej słuchać w skupieniu? I to. Ja się już przekonałam, że można to połączyć. Okej, dobra. Ja tu mam przygotowane cytaty twoje. Zacznę może od tematu, który wszyscy wałkują. Nie jesteś DJ-ką, tylko producentką, ale ja nie będę w to wnikał, no bo już każdy cię o to pyta, ale powiedziałaś coś takiego, kompletnie się na tym nie znam, mowa o DJ-ce, a próbowałaś kiedyś i czy jest w ogóle szansa, żeby może przyjdzie jakieś znudzenie i stwierdzisz, zagram DJ seta? Wiesz, zagrałam kiedyś DJ seta i to było w Kafe Kulturalnej w Warszawie i to był taki gościnny występ z Małgosią Halberianą Hojnacką, która grałem jako Bad Beaches, tylko że skończyło się tak, że ja naprawdę się na tym kompletnie nie znałam, więc zamiast DJ setu ja po prostu puszczałam muzykę, ale było super i faktycznie, wiesz, to jest trochę śmieszne, może trochę głupie, ale jestem producentem, który gdzieś tam działa od 10 lat, ale nadal jest dla mnie niepojęte, jak można włączyć dwie płyty, które razem współgrają i tworzą nowy numer. Także podziwiam, ale ja tego nie potrafię. Nie wiem, czy kiedyś się za to zabiorę. Okej. To kolejny cytat mam. Wiele się nauczyłam na błędach popełnionych przy pierwszej płycie i to mowa o tym, że założyłaś swoją wytwórnię. Co to były za błędy? Wiesz co, powiem tak, jak się wydaje pierwszą płytę i nagle się odnajdujesz w zupełnie innym świecie niż w tym, którym tkwiłeś dotychczas, to zawsze się gdzieś potkniesz, podejmiesz złą decyzję i teraz po prostu trzeba się nauczyć na tych błędach, a ja założyłam własną wytwórnię ze względu na to, że bardzo sobie cenię swoją niezależność i to, że nie mam żadnych deadline'ów, nie mam żadnych umów, nie mam podpisanego żadnego kontraktu. I mam nadzieję, że za parę lat może, jeżeli wszystko się uda, będę mogła wydawać również innych młodych artystów i jakoś ich wspierać i pomagać. Także na razie założyłam Antune Records na własne po prostu potrzeby. Zobaczymy, co dalej. Okej, właśnie chciałem zapytać o tych artystów innych, których byś chciała wydawać w przyszłości za parę lat, jak czytałem w którymś z wywiadów. Co to byliby za artyści, jaki rodzaj muzyki, takie jak ty tworzysz, takie ciemna elektronika wymagająca, czy w ogóle może zupełnie inna bajka, inny gatunek muzyczny? Wiesz co, ja przede wszystkim muzyki chyba nie potrafię rozdzielić na gatunki, więc absolutnie nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie, jakich artystów. Przede wszystkim chyba bardzo chciałabym wydawać młodych debiutantów, przede wszystkim taki gdzieś jest mój zamysł, a jeżeli chodzi o rodzaj muzyki, po prostu żeby to była dobra muzyka, elektroniczna, jasne, bo w tym siedzę, ale nie mam żadnej rozdziałki na mroczną, jasną, na, wiesz, trapy, techno i tak dalej, byle to by była po prostu dobra muzyka płynąca z serca, jako muzyka, jako sztuka, a nie po prostu jakiś zlepek technicznych dźwięków. Tyle. Okej. No to mam kolejny cytat. Uwielbiam wejść do mieszkania i włączyć Massive Attack na cały regulator. Wszystkie wywiady przekopałeś. Tak, ostatnio robię to coraz częściej, ponieważ Massive Attack wydaje nową płytę. Wyszły 2 single i ktoś ostatnio mnie spytał o top 5 i są w tym top 5 te 2 ostatnie numery. Ten kawałek z Young Fathers, Voodoo in My Blood, z teledyskiem, fenomenalne. Odtwarzam to ostatnio, sprawdziłam swoją historię, nawet odtworzę na YouTubie. Poszło jakieś 20 parę razy w ciągu jednego dnia. Także wielki powrót Massive Attack, super. A wiesz, dlaczego pytam? Nie. bo Massive Attack właśnie z Young Fathers będą na Kraków Live Festival 19 sierpnia grali. Wpadasz? Bardzo bym chciała. Tak, tak. W ogóle polskie festiwale w tym roku totalnie oszalały. I ja tak naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić i gdzie pojechać. Najchętniej bym pojechała na wszystko. PJ Harvey też w tym roku gra. I to jest taki mój numer pod tytułem Umrę bardzo, jak nie zobaczę. Także na Masifa tak na pewno. I też bym się chciała wybrać na Skrillexa, który gra w Warszawie. Bardzo mnie ciekawi. Ja odpaliłam sobie kiedyś jego live na YouTubie, 1,5 godziny i ja nie wiem, czy ja wytrzymam osobiście na żywo, wiesz, walenie młotem przez 1,5 godziny, ale uważam Skrillexa za totalnego showmana i jestem bardzo ciekawa, co on wykombinuje w Warszawie. Okej, jakie są, powiedzmy, 3 ostatnie koncerty, na których byłaś? Nie byłam ostatnio. Nie pamiętam. A przedostatnio? Kurczę, totalnie nie pamiętam, nie wiem. Ja ostatnio odpoczywam bardzo od muzyki i wiesz, miałam tak intensywny też czas koncertowy i ogólnie w pracy jako producent przed wydaniem nowej płyty, że dopiero myślę, że od jakiegoś tygodnia zaczęłam w ogóle odtwarzać jakąkolwiek muzykę w domu. To musiałabym się teraz zastanowić, chyba w zeszłym roku byłam na jakimś koncercie, ale chyba nie był tak istotny, żebym musiała go pamiętać. Okej. A zagrałabyś na Woodstocku? Bardzo tak. Tak, uważam, że woodstockowa publiczność jest po prostu świetna i nie wiem, czy to polega na tym, że po prostu jest jedna scena, więc wszyscy pod nią stoją i nie masz tego lęku, że grasz nie o tej porze, co trzeba, nie będziesz miał ludzi pod sceną, ale tak, myślę, że gdyby przyszła kiedyś taka propozycja, to z wielką chęcią bym zagrała na Woodstocku. A mówisz o publiczności, byłaś na Woodstocku parę razy, raz chociaż, że znasz tą publiczność? Nie, ale mam wielu znajomych, którzy grali w zeszłym roku, 2 lata temu i wspominają to jako jeden w ogóle z najlepszych koncertów na świecie, jaki kiedykolwiek zagrali. Ja im bardzo wierzę. I tak, myślę, że Woodstock to by była świetna sprawa, w ogóle Zamilska na Woodstocku, kurczę, no, fajnie. Nie byłabyś pierwszym wykonawcą elektronicznym, bo już wcześniej Gural występował i chyba rok temu Modestep i oni zrobili niezłą miazgę tam, z tego co słyszałem. I chyba nawet jest taka nagroda Złotego Bączka przyznawana przez publiczność i teraz Modestep chyba wygrywa. Więc ja myślę, że to by dało radę, taka Zamilska na Woodstocku. Tak, mi się w ogóle wydaje z tego, co ja obserwuję w mediach na temat Woodstocku i tak jak mówiłam od swoich znajomych, którzy tam grali, że ta publiczność, mówi się, że Woodstock jest festiwalem rockowym, tak? Ale dla mnie to jest festiwal totalnej otwartości i tolerancji, gdzie publiczność, która nawet jeżeli ma jakieś określone, ulubione typy muzyki, jest totalnie otwarta na nowości. Przyjmuję je z otwartymi po prostu rękoma i to jest super i myślę, że zajebiście byłoby kiedyś zagrać dla takich ludzi. Okej. Dzisiaj spojrzałem na twojego Facebooka, masz 11 410 polubień. Dobra, to nie jest takie istotne do końca, ale ważne jest to, że twoja kariera się rozpędza, bo ja pamiętam, jak to było na początku 1000, 5000 i tak dalej. Było 358. Dokładnie 358. Twoja kariera nabiera tempa. Czy myślisz, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będzie miejsce na taką muzykę na wielkich scenach, wielkich festiwali, na powiedzmy te sloty headlinerskie nawet, a nie gdzieś tam na małej, offowej scenie upchnięty producent, który gra właśnie taką mało przystępną muzykę? Myślisz, że to się kiedyś zmieni, że już nie będzie tak mainstreamowo na festiwalach, a właśnie te największe gwiazdy będą grały taką muzykę, jak na przykład ty? Wiesz co, tak już się dzieje, chociażby ze względu na to, że ja 2 lata temu zagrałam na Opener Festival i byłam po pierwszej płycie, która była moim zdaniem dużo mniej przyswajalna niż teraz, co się wydarzyło na Andeń u mnie, więc myślę, że tak i wiesz, Opener był właśnie taką dla mnie nauczką na temat ludzi, którzy odbierają muzykę, bo ja kiedy dostałam zaproszenie, tak mówię, kurczę, Opener? Nie, no niemożliwe, ja się tam nie odnajdę. Przy czym się okazało, że namiot był wypełniony na, wiesz, po całości i publiczność się bawiła super, więc to się gdzieś zmienia i chociażby teraz na Openerze jest Stara Rzeka, Także gdzieś ta muzyka undergroundowa wychodzi totalnie do mainstreamu i to jest super. I taki też gdzieś kiedyś był mój zamysł, takie było moje marzenie, że kiedy, jeżeli zacznę wydawać już tą muzykę na szersze wody, to znikną gdzieś tam jakieś podziały i to się działo też przy Antune i można to też było zauważyć po zestawieniach rocznych, kiedy Antune na przykład było obok płyty The Dumplings czy Rojka i nie istniały już te podziały. Ludzie na początku nie wiedzieli, gdzie to włożyć. Wiesz, pojawiła się płyta Antune i nagle, kurde, co to jest, gdzie to włożyć, jak? I w końcu ludzie odpuścili i chyba powoli się dzieje to, czego bardzo bym pragnęła, jeżeli chodzi o media i w ogóle publiczność, żeby się nie zastanawiać nad gatunkami po prostu. Jeżeli coś jest dobre, to jest dobre, jeżeli jest złe, trudno, jest złe. I to się gdzieś powoli, myślę, że dzieje i chciałabym gdzieś też to pchać ze swojej strony najbardziej jak mogę. Okej. Po wydaniu tej nowej, drugiej płyty, powiedziałaś, że to była trudniejsza do zrobienia płyta, bo 3 czy 5 minut utwór musiał zawierać dużo emocji, a poza tym generalnie bardzo cię to dużo emocji kosztowało, zrobienie tej płyty. Powiedz mi, jakie masz dalsze plany na tworzenie muzyki? Nie mam planów, co życie przyniesie, ale tak na serio, wiesz, z drugą płytą jest tak, że jest podobno najtrudniejsza i mi to powtarzała moja menadżerka, że jest coś takiego jak syndrom drugiej płyty przed wydaniem i ja mówiłam, nie, mnie to nie dotyczy, potem się okazało, że miała świętą rację oczywiście, wiesz, to już nie jest tak, że ludzie cię nie znają i po prostu masz debiut. I teraz dzielisz tych ludzi na dwa obozy, albo cię lubią, albo cię nie lubią, bo są w ogóle już obojętni. Tylko ludzie mają jakieś oczekiwania wobec ciebie, zastanawiają się, jak ta druga płyta będzie brzmiała. Wielu ludzi na pewno oczekuje, że ta płyta będzie podobna do Antune, teraz w którym ja kierunku pójdę i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli jakikolwiek muzyki artysta powie ci, że się tym nie przejmuje, to kłamie. Tak. I tak było w moim przypadku, że ja się tym bardzo przejmowałam. I szczerze mówiąc, z materiałem, produkując go w domu, wyfrunęłam dopiero w momencie, w którym ja się z tych myśli uwolniłam. A co będzie później? Kurczę, nie wiem, ja już widzę totalną różnicę pomiędzy tym, jak ja teraz nagrywam i tworzę muzykę w 2016 roku, a jak to było, wiesz, 2 lata temu, kiedy wydawałam Antune, więc nie wiem, może zacznę robić na przykład trapy, może pójdę w footworki, nie wiem, zobaczę, jak się będę czuła, wiesz, psychicznie. Okej, a w związku z tym, że twoja kariera wybuchła tak nagle, w sumie rozwija się jak w jakimś śnie wspaniałym. Jakie ty masz marzenia artystyczne dotyczące kariery w tym momencie, po wydaniu już drugiej płyty, po wielu koncertach za granicą? Ja mam jedno marzenie, żeby to trwało, bo to jest genialne uczucie, kiedy pracujesz i żyjesz z tego, co kochasz najbardziej. Kiedy wyjeżdżasz i podróżujesz po świecie, dlatego że ludzie chcą usłyszeć twoją muzykę i jedziesz grać dla nich koncert. I naprawdę moim jedynym marzeniem jest to, żeby to trwało jak najdłużej i ze swojej strony mogę zrobić tyle, że po prostu będę pracować jeszcze ciężej. No i nie odpuszczać i nie osiadać na tak zwanych laurach, prawda, ale też nie, myślę, że nie mam takiego typu osobowości, który obrasta w piórka, więc chyba to mi nie grozi. I chwilę trwaje. Okej. Zanim zadam ci 3 pytania od moich redakcyjnych kolegów, mam jeszcze jedno ostatnie swoje. Pytanie, które może ucieszy producentów, takie dość techniczne. Która wtyczka, który plugin jest twoim ulubionym? Native Instrument Massive dla wtajemniczonych. Okej, to teraz te 3 pytania, które obiecałem. Pierwsze, czy ostatecznie udało ci się przesłuchać nową płytę Kanye Westa? Nie, nie zrobię tego. Naprawdę nie zrobię tego, nie będę dokładać po prostu do jego długów milionowych, niech sprzedaje buty i z tego żyje. Naprawdę, ja się denerwuję, jak mi ktoś zadaje pytanie Kanye Westa, bo to mi uświadomiło, że nie ma rozdziałki pomiędzy artystą a jego twórczością, pomiędzy artystą jako osobą, bo ja, wiedząc, co on wyprawia, co on wygaduje, nie jestem w stanie słuchać jego muzyki i ominąć po prostu ten fakt, więc nie przesłuchałam tej płyty. A poza tym, kurczę, jaki jest sens słuchać czegoś, co za tydzień się zmienia? Bo on sobie zmienił nową wersję. On chyba z 5 wersji płyt wydał, jak nie więcej, nie wiem. Nie wiem, to nie moje pytanie. Okej, no to drugie. Czy planujesz współpracę z innymi raperami? Tak, chciałabym. Czekam na zaproszenia. Ewentualnie może ja kiedyś kogoś zaproszę, jak się nie będę wstydzić. Może zaproś Marię Peszek na wokal do siebie. A z Marią Peszek to jasne. Z Marią Peszek się bardzo dobrze mi współpracowało i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze to się powtórzy. Super się gra z tym zespołem na scenie. Świetna energia. Także pozdrawiam też Marię. Okej, no to ostatnie pytanie. Myślałem, że sobie jaja kolega robi, ale powiedział, że nie, że na serio. Więc pytam, czy szanujesz Polaka papieża Jana Pawła II? Szanuję wszystkich ludzi, tak. I tym pozytywnym akcentem zakończyliśmy naszą rozmowę. Zapraszamy wszystkich na koncert. Również bardzo dziękuję. Dzięki.